dobry wieczór. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Pogaduchy przy herbacie. Ten odcinek nie był wcześniej planowany i jest to absolutnie spontaniczny wywiad z racji dzisiejszego wydarzenia realizowanego w ramach cyklu koncertowych spotkań muzycznych na Siemiatyckiej. Zapis tego koncertu już wkrótce będzie można zobaczyć na naszym kanale YouTube Fenix po godzinach, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. A dzisiaj towarzyszyć nam będzie niezwykła artystka o głębokim, hipnotyzującym głosie. Jej wyrazistość sceniczną, uśmiech i oryginalność zdobyły serca wielu słuchaczy. Mówią o niej głos jak dzwon, którym posługuje się z zaskakującą subtelnością, czyli czarny głos piosenki literackiej, co jest rzadkim i pożądanym połączeniem na polskiej scenie muzycznej. Cieszę się bardzo, że mamy dzisiaj przyjemność tuż przed koncertem w Pogaduchach przy herbacie gościć Gabi Gunię. I chcielibyśmy taką przeprowadzić sobie rozmowę pogaduchową, czyli będziemy rozmawiać wszyscy razem, i Ania, i Robert, i ja z Gabi, ponieważ tak naprawdę to jest rozmowa na żywo, na żywioł i na żywo, i nic o sobie wzajemnie nie wiemy. I to jest takie fajne, że możemy Gabi tutaj dzisiaj odkrywać. Będziemy też pytać zarówno o karierę muzyczną, jak i o miłości, zwierzęta, o kochanków, o kochanki, kochankę, albo o coś jeszcze podobnego, żeby zachęcić Państwa do słuchania. Słuchajcie, zostawiłam żelazko na gazie. Może byście skorzystali z możliwości zadania pytań, bo tak samo nie znacie Gabi pewnie w żaden sposób prywatnie jak ja. Może na podstawie tego cudownego głosu, który ma, i tych po prostu dźwięków, które przenoszą żywcem do jakichś pubów amerykańskich albo na Kubę, albo gdzieś. Masz taki cudowny ten głos, że można się wynieść w najcudowniejsze przestrzenie muzyczne z tobą. Cieszę się. No to jakby każda osoba mi mówi inaczej, ale twoje podejście mi się chyba podoba najbardziej, bo to jest to, co chciałabym uzyskać. Też jeszcze jakby mi się udał klimat muzyczny bardziej pokazać, to też by było lepiej, bo z ukulele amerykańskiego pubu nie pokażę tak w 100%, ale jakiś tam soulik chciałabym wprowadzić. Od zawsze śpiewasz? Skąd pomysł na taką drogę życiową? Droga życiowa to za dużo powiedziane. Właściwie na ten moment to jest hobby i nie wiem, czy tak nie zostanie. Zawsze chciałam śpiewać. Jak byłam mała, to wszedł do telewizji program Idol i to było takie, ale fajnie, oni śpiewają, a ja też chcę, a może kiedyś tam wystąpię. No i śpiewałam sobie tam pod prysznicem. Ja zaczęłam w ogóle muzyczną drogę od gminnego ośrodku kultury na fortepianie. Wszystko przez mojego dziadka właściwie, który jakby moja kuzynka grała na pianinie i kupił pianino do domu, żeby kuzynka przychodziła i na nim grała też. No i kiedyś ja podeszłam do tego pianina, no i zaczęłam, ona grała tam wcześniej dla Elizy, a ja podeszłam i ze słuchu trafiłam w dobre nutki. Moi rodzice tak wtedy, no to może by dziecko zapisać. Więc przez dwa pierwsze lata grałam sobie w gminnym ośrodku kultury. Później rodzice stwierdzili, że może szkoła muzyczna. Więc zapisaliśmy się do szkoły muzycznej, znaczy ja się zapisałam, ale no miały być klawisze. Po czym przyszło spotkanie z panią dyrektor. Co drugie dziecko chciało grać na skrzypcach, co drugie na fortepianie. No wiecie, inne instrumenty też są, to ty będziesz grała na wiolonczeli. Aha, no i tak się zaczęła moja przygoda szersza z muzyką. Śpiewać w sumie chciałam, ale to było tak, że w momencie, kiedy były zajęcia z chóru, to była też orkiestra, na którą musiałam chodzić, więc nie miałam możliwości nauki. A zawsze gdzieś tam rodzice mówili, o, ze śpiewania to nie wyżyjesz, to jest trudny zawód, różnie z tym bywa, wiesz, jak kończą niektórzy artyści, więc gdzieś tam zawsze to było spychane na bok. No i dopiero jak przyjechałam na studia do Łodzi, moja przyjaciółka zabrała mnie we wtorek któryś, przychodziła do mnie na godzinę 19, mówi, przyszłam sobie na chwilę, żeby z tobą posiedzieć, a później idę na miasto pośpiewać. Ja tak grzeczna dziewczynka na studiach mówię, we wtorek? Ty na 21 dopiero wychodzisz z domu? Przecież to już późno. No tak, chodź, zabiorę cię kiedyś.
No i tak się zaczęło śpiewanki, w ogóle ten klimat tutaj poezji autorskiej, poezji śpiewanej. Wsiąkłam. Tyle powiem. Bardzo mi się podoba, podobają mi się ludzie, podobała mi się atmosfera. Zaczęłam jeździć na festiwale, na te bazuny Danielki. Gdzieś tam w międzyczasie zaczęłam śpiewać, bo na początku oczywiście nie znałam tekstów żadnych. W pewnym momencie, oczywiście najszybciej mi Lipka weszła, bo tam jest dużo powtórzeń. I zaczęłam gdzieś tam w drugim rzędzie śpiewać. Taka Mariolka usłyszała, jak śpiewa. Mówi, słuchaj, mamy taki projekt. Fabryka snów w mieście Łódź. Może byś chciała z nami pośpiewać? Mówię, no jasne, że tak. No i tam poznałam Janusza Kurowskiego, który też tam przyszedł po długiej przerwie bez muzyki. I właściwie wspólne jego piosenki śpiewaliśmy. Znaczy jego piosenki śpiewaliśmy wspólnie. O. I tak powoli, powoli gdzieś tam zaczęłam myśleć też o solo występach. I przyszedł rok 2016. Chyba, już mi się mylą daty, szczerze powiedziawszy. Festiwal Nocnik w Łęczyce. Tam pierwszy raz gdzieś tam pokazałam swoje dwa numery. Znaczy ja nie piszę tekstów. Mam gdzieś próbę, może kiedyś do tego usiądę lepiej. Ale na razie skupiam się na pisaniu muzyki. Wykonałam tam na ulicy Mickiewiczej Zieloną Miłość. Ale towarzyszył mi jeszcze gitarzysta wtedy. DJ. Znajomy. I dopiero w 2019 roku, jak miałam jechać na bazuny razem z Adasiem Marańdą, który miał tam grać nie na skrzypcach, ale też na gitarze właśnie, i z Wiktorem Bartczakiem z Czterech Rew, który miał mi podgrywać jeszcze na mandolinie do tego, Adaś musiał jechać z zespołem Oreada do Czech. No i na trzy piosenki nie będzie dygał na północ z koncertu, bo to było dla niego, no wiadomo, męczące, trasa jest długa. Więc stwierdziłam, że wezmę ukulele ze sobą. I ludziom się spodobało, że osoba o moich gabarytach ma taki mały instrument i że w ogóle jeszcze ładnie śpiewa i że tak fajnie wygląda na scenie. No i tak się zaczęła jakby moja szersza podróż, już taka sceniczna. A ukulele to też ciekawa rzecz, bo ja nigdy nie myślałam, żeby grać na ukulele. Jakby chodziłam do tej szkoły muzycznej na wiolonczele, ale w międzyczasie chodziłam też do liceum plastycznego. I miałam to tak poukładane, że liceum plastyczne miałam skończyć w jednym roku, a szkołę muzyczną w drugim. Po każdej z tych szkół był dyplom, do którego trzeba się było przygotować, wiadomo, przy jakiś tam egzamin końcowy był. I mówię, no dobrze, będzie wszystko okej, bo to będzie rok po roku, będę miała ładnie rozstrzelone to wszystko. I przyszedł moment, kiedy skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej, a pani dyrektor stwierdziła, że na tyle dobrze mi idzie, że od razu da mnie do drugiej klasy, drugiego stopnia. No i mi się zbiły dwa dyplomy razem. 14-latka stwierdziła, że nie da rady sobie z dwoma dyplomami naraz, co było błędem tak naprawdę, bo spokojnie pewnie dałabym radę. No i stwierdziłam, że muszę z czegoś zrezygnować. Traf chciał, że zrezygnowałam z muzycznej, więc zrezygnowałam z tej wiolonczeli. Na swoją własną nie było mnie stać, więc kupiłam sobie w zastępstwie gitarę. Ale jakby poległam na barowych chwytach, więc gdzieś tam próbowałam grać, ale to było takie bardzo miałkie. I w 2018 moje przyjaciółki na urodziny kupiły mi takie małe czerwone ukulele. Stwierdziły, że to będzie fajny prezent. W lipcu tego samego roku dostałam właśnie jako wyróżnienie z festiwalu Nocnik. To już był kolejny ten festiwal, na którym występowałam. I jako wyróżnienie właśnie dostałam ukulele. Mówię, no kurczę, mam dwa ukulele w domu, to może coś spróbuję zagrać. Czyli przeznaczenie. No chyba tak. No i właściwie z ukulele to był przypadek. No. I to te dwie historie połączone razem dają to, czym jestem teraz tak naprawdę. Śpiewającą ukulelistką. A co studiowałaś? Artystyczną grafikę komputerową, czyli po prostu tam projektowanie graficzne w Łodzi. Na Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Musieli dodać tą. No, musieli dodać tą umiejętności w ogóle, bo u nas w szkole były specjalizacje takie jak wychowanie fizyczne, pedagogika, fizjoterapia, więc jak ktoś z fizjoterapii poszedł do pracy i dzień dobry, gdzie pani zrobiła inżyniera, czy tam magistra? Na Wyższej Szkole Informatyki, a fizjoterapeutka, nie? No więc dodali i umiejętności.
Tak. No, zadowolona jestem ze studiów. Miałam w sumie wybór, bo oryginalnie pochodzę spod Rzeszowa, więc teoretycznie miałam bliżej gdzieś szkoły, ale szukałam czegoś z grafiką komputerową, taką już stricte. Po liceum plastycznym miałam dość, nie tyle dość, co bo lubię malować analogowo, że tak powiem, ale chciałam się kształcić komputerowo, żeby jakby w tą stronę iść. Myślałam, że będę pracować w agencji reklamowej, będę projektować tam te kalendarze, ulotki, że jakby na tym się skupi mój kor życia, jeśli chodzi o temat pracy. To też nie wyszło, ale w sumie wyszło lepiej, bo robię gry komputerowe na co dzień, więc w sumie nadal jako grafik, ale w innej branży. No tak sobie rozmawiamy o rzeczach bardzo poważnych, a ja bym chciała z tobą porozmawiać o miłości. Bo ty się kojarzysz z miłością. Twoje rytmy przenoszą wyobraźnię, która bardzo mocno pracuje, jeśli chodzi o miłość. Ty tą miłość wyśpiewujesz. No tak, gdzieś tam zawsze naglądałam się w dzieciństwie telenowel, więc gdzieś tam miłość krążyła w moim życiu od dawna. Jakoś ja osobiście długiej miłości nie doświadczyłam jeszcze, aczkolwiek lubię o niej śpiewać. Jestem dość empatyczną osobą, więc też odczuwam miłość innych. I zawsze piękne jest takie patrzenie na ludzi, którzy przeżywają piękne emocje. Nie tylko miłość, ale różne, wiadomo, emocje, które można wyśpiewać, historie, które zobaczę, które wyczytam w wierszach, z którymi później pracuję. Staram się przefiltrować to przez siebie i przekazać innym. Dla mnie piosenki są w sumie swoistymi wspomnieniami, takimi pocztówkami. Zawsze jest tak, że jak się zobaczy jakąś fotografię, to wspomnienia wracają, tak? Ja mam coś takiego, że jak usłyszę piosenkę, zresztą na pewno wiele osób tak ma, że jak usłyszę jakąś piosenkę, to wspomina się ten moment, kiedy słuchało się tych numerów, co się wtedy działo w życiu, to gdzieś łączy się. I dla mnie to są właśnie takie pocztówki wspomnień, te piosenki, i staram się, żeby tak ludzie też to odbierali. A ty w ogóle nie piszesz tekstów swoich, czy piszesz do szuflady? Na ten moment napisałam 2. Mam pomysły na kilka, ale nie wiem, jak się za nie zabrać tak naprawdę, bo jakby zawsze z polskiego wam noga. Zawsze miałam problem, żeby, nie wiem, jak była rozmowa na języku polskim, co autor miał na myśli, tak? Zawsze miałam problem z tym, a tu trzeba by napisać coś swojego. Pierwszy wiersz w sumie napisałam gdzieś tam przed 2016, ale strasznie mi się patetyczny wydawał, taki przesadzony wtedy, jak go pisałam. Teraz wyszła z tego piosenka, to jest jedno z dwóch, które gdzieś tam full autorskich, które mam, i ludziom się podoba, więc jakby nastraja mnie to na pisanie następnych tekstów, ale też nie chcę brać wszystkich srok za ogon i gdzieś to kiedyś pewnie nastąpi, ale na razie jeszcze to odkładam. A propos takich rozmyśleń na temat, co autor miał na myśli, może cię to pocieszy, ale któregoś razu zaprosili pewnego autora, pewnego tekstu do szkoły i posadzili go na końcu klasy, żeby uczniowie mogli wypowiedzieć się na ten temat, co ten autor miał na myśli. Mhm. No, pan cierpliwie słuchał jakiś czas, potem widocznie miał przesyt, wstał i powiedział: nie, nie miałem tego na myśli. Po czym pani nauczyciel powiedziała: ależ owszem, miał pan. Absolutnie nie. Zupełnie coś innego pisałem, miałem inne odczucia. Nie, proszę pana, to wyraźnie widać w pana wierszu. I zaczęła się bardzo głęboka polemika, która skończyła się dość potężną aferą. Więc jeżeli tak sobie wgłębiałaś się w to, co ktoś ma na myśli, to sobie odpuść. Raczej tylko chyba tylko to, co się czuje, należy tam napisać. Jak to, co odbierze, to każdy to, co chyba ma, sam odebrać. Tak, ale wiesz, jak to jest w szkole, trzeba się było wbić w klucz. Więc no, ja się nie wbijałam, dlatego matka była co drugi dzień w szkole, więc generalnie. Ale to nie ten temat. Ja byłam jednak bardziej ta z matematyki, gdzieś tam lepsza, właśnie z informatyki, z komputerów, więc gdzieś tam chyba moja ścieżka prowadziła mnie do tego miejsca, w którym jestem cały czas. Po przebojach często różne rzeczy u mnie przypadkiem się, może ja uważam, że to jest przypadkiem, ale według mnie wiele rzeczy w moim życiu przydarza się przypadkiem. To jest fajne, bo dzięki temu jakby jestem tu, gdzie jestem, nie? I no podoba mi się to, jak to idzie. Nigdy, często jest tak, że jak sobie coś zaplanuję, to mi to nie wychodzi, a później jakimś trafem
nie wiem, 2 miesiące później jednak to wyjdzie. Tylko po prostu nie w tym czasie, kiedy chciałam, nie? Tak wracając do tematu miłości, to właściwie na to czekam jeszcze cały czas. Wszystko naokoło wydaje mi się, że mam. Mam dobre życie. Nie miałam żadnych nieszczęśliwych przeżyć. Więc tutaj mnie gdzieś tam też ominęło takie gorsze chwile. Pracę mam, rodzinę mam. W domu było mało śmierci jeszcze do tej pory. No jedyne czego to właściwie tak tego partnera mi jeszcze brakuje, ale nie, że ubolewam, po prostu jest jak jest. I się zajmuję muzyką. Partnergami poszukiwany od natychmiast. Ktokolwiek szukał, ktokolwiek wie, zgłaszaj się. No mam taki w przygotowaniu jeden numer właśnie fajny taki w tym temacie, także jak w końcu się go już nauczę na pamięć, to pewnie wskoczy do tego mojego projektu Kobiecej Historii. Czy jednak będzie twoja własna płyta? Trochę o tym myślę coraz więcej, żeby zrobić właśnie ja i ukulele. Tylko dla mnie to jest trochę mało cały czas. Musiałabym to nagrać i posłuchać, czy jest wystarczające, czy jednak będzie trochę mi czegoś brakowało. Ale zobaczę. Biorę sobie teksty od Łukasza. Płyta to trochę coś innego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może mam błędne myślenie, bo to też może tak być. No nie wiem, wydaje mi się, że... No może tutaj jeszcze jestem taka nie do końca pewna siebie, że ja i ukulele wystarczy. Może tutaj po prostu jeszcze muszę przemyśleć sobie tą sprawę i jeśli ludzie mi mówią, że jest okej, okay, że na przykład jak na początku nie myślałam, żeby w ogóle jeździć tylko ja i ukulele, tylko żeby zawsze gdzieś jakiegoś gitarzystę, basistę brać, tak? I w pewnym momencie pojechałam do tego Wrocławia właśnie, do tej kawiarenki bardzo, bardzo fajnej. No i mówię, słuchajcie, jesteście moją testową publicznością na solo koncert. Czy wytrzymacie 1,5 godziny tylko ze mną i z ukulele? No i właściwie na koniec powiedzieli, że tak, że jest spoko. Tylko może no doświadczenie, trochę czasu jeszcze, żeby się w tym wszystkim jakby ogarnąć bardziej. Chociaż bardzo dobrze się zgraliśmy tak naprawdę. Ja jestem zadowolona z tych tekstów, które dostaję. Odwzorują to, co bym chciała przekazać. I to jest chyba najważniejsze, bo dzięki temu łatwiej mi jest też stworzyć muzykę do tego. Kiedy wracałyśmy z twojego koncertu ostatniego, rzeczywiście się zastanawialiśmy, jak mężczyzna może przekazać tak kobiecy sposób myślenia. No to by się trzeba było już Łukasza pytać, ale tak, ja też jestem szczerze naprawdę pozytywnie zaskoczona, jak potrafi on obserwatorem jest po prostu dobrym. Dobrym obserwatorem i no dobrym pisarzem, poetą. Potrafi w kilku zdaniach nakreślić to, co trzeba, nawet wchodząc w głowę kobiety. Jesteś taką osobą, która od nazwanego przez ciebie przypadku przeszła do takiej bardzo publicznej osoby, którą można podziwiać, można słuchać, można razem z tobą włączyć się w inną przestrzeń odczuwania. Kiedyś zastanawiałam się nad tym wszystkim, czy aby nie za późno to wszystko weszłam, czy może jakbym poszła do programu muzycznego, to byłoby inaczej. I tak sobie myślę, że w sumie jakbym się bardziej postarała z tym marzeniem, że jakby dążyłabym bardziej też do tego, nie wiem, przekonałabym rodziców jednak, żeby do tej szkoły wokalnej mnie zapisali, czy żebym jednak mogła chodzić na ten chór, co by się wtedy stało? Czy jeśli zostałabym w Rzeszowie, znalazłabym jakiś chociażby zespół, czy chór, do którego mogłabym już po szkole chodzić, czy to by rozwinęło mnie w jakąś stronę? Ale boję się, że wtedy nie byłabym na tyle mentalnie też przygotowana do tego, żeby jakby ulec temu tak naprawdę, żeby poradzić sobie z tymi emocjami, z tym, że ludzie przychodzą i ja mówię, cześć, Gunia. Tak, wiem! Do tej pory nie mogę się przyzwyczaić. I wtedy zawsze się zastanawiam, czy my się znamy, a ja nie pamiętam, czy może jednak po prostu mnie rozpoznała ta osoba. Co by się stało, gdybym jakby bardziej się przyłożyła też do tego marzenia? Bo to jest moje marzenie od zawsze. Może nie na ten moment nie chcę być wokalistką pokroju Dody czy tych takich już poważnych gwiazd sceny estradowej. Nie potrzebuję tego. W sensie ja lubię swoją pracę, ja lubię ten swój moment i lubię to, że muzyka jest moim hobby, a nie, że muszę myśleć nad tym, że ja tym hobby muszę zarobić na życie. To jest fajne. Też kiedyś mi powiedział to Bartek Grzanek, który brał udział. On był kiedyś nauczycielem angielskiego w Tuszynie, bodaj pod Łodzią.
I teraz jest rozpoznawalny, teraz właśnie zmienił swoje hobby na sposób zarabiania i mówił, że zastanów się 3 razy, czy to jest dobre, bo ja już teraz myślę zupełnie innymi kategoriami o muzyce. Też tego nie chcę teraz. Kiedyś chciałam być wielką gwiazdą, tak jak mówiłam, że idol, wow, ja chcę być na tej scenie, chcę, żeby ludzie słuchali w ogóle. Teraz tego nie potrzebuję. Teraz wystarczy mi 30-50 osób, które nawet 4, jak są na koncercie i ja widzę po twarzach, że naprawdę się podoba, że dotarło to, co chciałam przekazać. Widzę te emocje na twarzach, bo to gdzieś tam... Ja nie mam ważnych, nie wiadomo jakich słów do przekazania. Ja po prostu przekazuję emocje. I jak ja widzę te emocje zwrotne, albo jak dostaję w ogóle energię od ludzi, dla mnie to jest najważniejsze. Ja nie muszę być na wielkich scenach. To jest właściwie spełnieniem gdzieś tam tego mojego marzenia, które po drodze zmieniło się, ale przez te przypadki, przez to, że nie zdecydowałam się pojechać na studia do Chorzowa, przez to, że nie wróciłam po 3 latach z Łodzi do Rzeszowa, do rodziców, gdzieś tam to wszystko się poukładało tak, że ja naprawdę jestem w fajnym punkcie. Ja wiem, że mogłabym więcej. Ja mogłabym już mieć zespół, ja mogłabym, nie wiem, może byłabym już znaną, nie wiem, jak Dawid Podsiadło osobą, gdybym faktycznie się postarała, żeby to rozwinąć, żeby pójść na jakieś zajęcia wokalne, żeby pójść do programu telewizyjnego chociażby. Nawet raz próbowałam, nawet mnie przyjęli, tylko w międzyczasie po prostu zrezygnowałam, bo nie podobały mi się, że tak powiem, zapisy w umowie. Z tego względu stwierdziłam, że nie warto. I po prostu zostawiłam to tak, jak jest. Kto wie, co by było, gdybym tam poszła. No. Więc marzenie jak najbardziej trzeba spełniać, ale nie rzucać wszystkiego dla marzeń. O, tak bym to ujęła. W sensie, ja jestem osobą, która, no gdzieś tam, ważne, że dotrę do jakiegoś celu, nie muszę tego zrobić szybko. I to chyba jest takie... najfajniejsze. Może to, że nie mam rodziny. Kto wie, jakbym miała już męża, dzieci, to pewnie bym się nie zajmowała tym, co teraz robię po godzinach, bo nie byłoby na to czasu tak naprawdę, więc... Znalazłby się. No patrząc na Kasię Wasilewską, da się, więc to jakby z Lubelskiej Federacji Bardów. Ona ma dzieci, ma męża, ma zespół, nie jeden i daje radę. I świetnie się w tym odnajduje. Także da się. Nie wiem, jakby było u mnie, więc... Dopóki nie mam swojej rodziny, to też chłonę trochę ten czas. Z natury jestem bałaganiarą i mam też bałagan w głowie. I to, co robię, po prostu tak... Nie mam tej jednej drogi, że tak, idę, mam plan, co będę robić. Jak mnie ktoś pyta, co będę robić za 10 lat, gdzie się widzisz, mówię, dla mnie to jest najgorsze pytanie, jakie może być. Po prostu nie wiem, no... Nie wiemy, co będziemy robić jutro, a co mówić za 10 lat. To jest dla mnie naprawdę najgorsze, bo ja 10 lat temu w życiu bym nie powiedziała, że będę śpiewać w ogóle, że będę jeździć po kraju z ukulele. 10 lat temu to ja jeszcze płakałam po wiolonczeli, że musiałam ją zostawić. No, chociaż wiolonczele w domu mam, bo sobie w końcu kupiłam, ale no pół roku później przyszło ukulele i tak stoi w szafie. No, może jeszcze wszystko przed nią. Czasu mi brakuje trochę. Bo żeby grać dobrze na wiolonczeli, tam nie ma progów. Tam muszę po prostu ćwiczyć. Na ukulele ja mogę nie trzymać ukulele w rękach przez miesiąc. I nie ma problemu. Byleby było nastrojone. A tam jednak i zgrabiałe palce się robią. No chociaż po ukulele by nie było tak źle. Ale nie pamięta się już tych palców, gdzie one powinny być, żeby było czysto. Ale ty jesteś raczej czuciem. To byś bardzo szybko powróciła do tego. Ja jakoś nie mam. Może nic też u ciebie nie ma na rozum z tej muzyki i z tego. I to właśnie jest najpiękniejsze. To jest wszystko na czucie i na emocje. No staram się. Przekazuję po prostu cząstek siebie w każdym koncercie i chyba nie zdawałam sobie z tego sprawy trochę na początku. Najgorszy koncert, jaki miałam, to właściwie był koncert w pandemii, kiedy zrobiliśmy online koncert z Adasiem. Ja chodziłam, słuchajcie, struta przez 3 dni. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Oddałam tyle energii, a nie dostałam nic w zamian przez to, że przede mną była moja pusta kanapa w domu. No bo no online, tak? Więc jakby ani nie miałam, wtedy jeszcze nie było tego, że poczytam sobie komentarze w międzyczasie. To były same początki i powiedziałam, że nigdy więcej. Znaczy ja zazwyczaj nigdy nie mówię nigdy, ale wtedy to było po prostu to nie dla mnie.
Ja sobie nie wyobrażam, jakbym zagrała ten koncert nie mając Adama obok. W sensie jakbym już w ogóle totalnie sama była z tym komputerem. No nie wiem, no przynajmniej mogłam sobie śmieszkować do niego, coś powiedzieć, czy on się coś zaśmiał, to jakoś było. A tak to, no masakra. I ja naprawdę na początku nie wiedziałam, dlaczego ja się tak źle czuję przez następne dni. Co się ze mną dzieje, po prostu totalnie nie wiedziałam. Dopiero później gdzieś tam sobie pomyślałam, mówię, kurczę, może to właśnie to. Że jakby nie miałam kontaktu. Kiedyś grałam koncert w Dupli. Mieliśmy tam pół na pół z Łukaszem swoje części jakby muzyczne. I było tam chyba z 40 w knajpie, więc wiadomo, ludzie przyszli tam, żeby nie trzeba było płacić za bilety, no to ludzie sobie przyszli, żeby coś zjeść, żeby po prostu pobyć ze sobą. Jedna osoba na te 40 na sali, a to jeszcze był taras w ogóle, więc wszyscy się rozstrzeleni byli. Jedna pani się na mnie patrzyła po prostu tak słuchając 100% tego, co robię. I to mi wystarczyło. Ja byłam już, miałam czek, okej, fajnie. Już mam do kogo śpiewać, jakby jest super. Reszta, no, słuchała kątem ucha, że tak powiem, nie? To też jest spoko, no bo jakby ten moment na przykład mój ulubiony, no naprawdę się rozgadałam. Później na koncercie będę cicho. Ten moment, jak ludzie gadają w knajpie, bo niektórzy nie potrafią. Jak ludzie mu rozmawiają, to się nie skupiają, po prostu nie potrafią przekazać piosenki o ludziom. I ten moment, kiedy ja na przykład stoję na scenie, ludzie coś tam sobie gaworzą między sobą i w pewnym momencie jest cisza, bo wszyscy zaczynają słuchać, bo coś tam usłyszeli takiego, że o. I na tyle przykułam ich uwagę, że 40 osób, 50 osób, nagle cisza. I wszyscy patrzą w moją stronę. To jest niesamowita sprawa. To jest takie, no mówię, ja sama nie wiedziałam nigdy, że jestem dobra, że się podoba ludziom to, co robię. Dopiero jakby to wy mi to uświadamiacie. No, do kogokolwiek zadzwoniłam, pytając, czy chciałby cię posłuchać, to w ogóle nie było opcji. Każdy powiedział, że przyjedzie. Feniks po godzinach. Nawet raz na Danielce było. A to właśnie w 2019. Jak się tak stresowałam, mówię, na bank, coś pomylę, zapomnę tego tekstu. I konferencjer mówi, jak chcesz, to ci położę tam, wiesz, koło mikrofonu. Nie będzie, że sama tam położyłaś. No bo wiadomo, na konkursach nie można, nie? Znaczy, no nie powinno się tekstu mieć przy sobie. Mówi, jak chcesz, to ci tam położę. Mówi, nie, no dobra, najwyżej się pomylę, nie? No, ale wyszło dobrze. Ale często tak jest, że ktoś zje połowę tekstu albo... Znowu Ziutek, jak zapomni tekstu, to ma osobę na sali po prostu, która wie, że na przykład kojarzy wszystkie teksty i wtedy się bardzo tak zaczyna patrzeć na tą osobę. Oho, dobra, zapomni tekstu, jakby nie wie, co będzie dalej. Także to jest spoko też, no. No ale no, na ostatnim też przecież zapomniałam, jak się zaczyna jeden numer. No dobra, to było urocze. No moja znajoma na przykład się pytała, czy mówi, słuchaj, bo to wyszło tak, jakby to było, że mimo przeciwności, że jakby... Tak jakbyś specjalnie tak zapomniała tekstu, nie? Mówię, nie, no zapomniałam. Nie pomyślałam nawet o tym, żeby tak zażartować z publicznością. No. I to jest właśnie fajne na żywo, taki kontakt z kimś, kto coś ma do przekazania dla innych ludzi, że kurczę, jest taką prawdziwą, żywą osobą, że może się pomylić, że to jest takie naturalne, że może mimo, że się jest takim niezwykłym kimś, bo przecież ktoś taki... Jak ty, czy każdy inny, kto występuje publicznie, jest dla ludzi no, osobą nieprzeciętną, tak? A jednak może się pomylić. I to tak daje takiego, no to jak innym się to zdarza, to ja też mogę, tak? To jest fajne. No, trochę tak jest. Ja na przykład zawsze miałam z tymi osobami występującymi właśnie, tak jak mówisz, to jest zawsze takie, a bo ten ktoś tam śpiewa, a tego widziałam w telewizji, a to coś tam. Dla mnie to było też zawsze takie, mówię, wow! Przyjechałam do Łodzi i tam jedni znajomi mówią, a ja to piłem z Farblerę, a ja to chodziłam po górach z Piotrem Roguckim, a ja to coś tam, a ja tak stoję, a Stan Borys jest z Rzeszowa. Gdzieś tam. No, więc dla mnie to też zawsze, jak zaczęłam podchodzić tam do, znaczy jak widzę w ogóle jakąś znaną osobę, tak patrzę, mówię, nie, no dobra, nie będę podchodzić tam. Nie chcę, żeby jest swoim życiem, nie, coś tam. Niektórzy to tam dzień dobry. A ja zawsze gdzieś tam mówię, no dobrze, celebryta, to tam nie będę się wbijać. No teraz już trochę inaczej. Też, no na początku nie wiedziałam, jak się zachowywać. W ogóle podchodzą do mnie ludzie i mówią, o, Gunia, to jest Gunia. Takie,
Cześć. Bo ja raczej z tych nieśmiałych, może to nie widać po mnie. Cudowne. Ja raczej z tych nieśmiałych, tak. Bo kiedyś byłam szaromyszką, proszę was. No. Przewodnicząca szkoły, ale jednak, nie szkoły, tylko klasy, ale jednak szaromyszka. Dopiero studia mnie spotworzyły. Jak to kiedyś koleżanki ujęły, spotworzyłyśmy cię trochę. I dobrze. Otwarta się zrobiłam bardziej do ludzi. No, także to pomylenie tekstu też trzeba czasem dobrze wybrnąć z tego. Koledzy mi mówią, no to szyj tam inny tekst, przecież nikt nie zauważy. Chłopie, przecież ja na początku to ja w ogóle pomyliłam się i zastój, koniec, nie śpiewam, przerwałam. No, a oni mi, no wymyślaj tekst na bieżąco. Tak. Pan Majewski tak robi, nie? Jak byliśmy w La Bohème, to Majewski. No i teraz będzie to samo. No, nie pamiętam tekstu. O, już to przypomniałem, i śpiewaj. No, ale tak, takiej sytuacji to też się trzeba nauczyć tak naprawdę, jak wybrnąć. Kiedyś mi na samym początku też koleżanka mówiła, po tobie to od razu widać, że się pomyliłaś. Mówię, no wiem właśnie, muszę coś z tym zrobić, nie? Bo jakby nie wszyscy muszą. Ja proponuję iść na szkołę do Łukasza Majewskiego. Jemu to wychodzi doskonale. On to robi tak śmiesznie. I kompletnie się nie przejmuje. No może się przejmuje wewnętrznie, ale tak zewnętrznie to zupełnie tego nie widać. Ale on też ma gadane. W sensie, no na co dzień ma gadane. Ja mówię, ja naprawdę dzisiaj jestem rozgadana. Na co dzień to raczej jestem osobą słuchającą tych mądrych, nie? Ja mówię, dobra, to sobie posiedzę, posłucham. Czasem coś powiem, czasem coś śmiesznie. Czasem tak, że a, dobra, daj się napić, bo sucho. No, ale raczej jestem tą słuchającą osobą. Więc jak na przykład rozmawiałam z Robertem Kasprzyckim i on też cały czas i cały czas przez i jego koncert to jest dla mnie muzyczny stand-up. Uwielbiam. Ja byłam już kilka razy na jego koncercie. Ja już słuchałam naprawdę tych samych historii parę razy, ale nadal mnie śmieszą, więc mogę dalej schodzić i słuchać. I to jest piękne. Ja tak nie potrafię. Raz miałam takie flow gadania na koncercie, to tak. Raczej jestem zestresowana, ale raz mi wyszło, że faktycznie dużo miałam osób takich znajomych, bo to w ogóle w Łodzi było i to było tak rodzinnie. To wtedy byłam rozgadana. Tak jak teraz trochę. Że byłam taka rozgadana, tak rodzinnie było. No. O, jak nam miło. Dziękujemy bardzo. No. Tomek, my tak cały czas rozmawiamy. Może ty byś chciał o coś zapytać albo... O właśnie byciu takim sobą na co dzień w tym morzu blichtru właśnie celebrytów, wszechobecnych youtuberów. Bo teraz jest taka moda na bycie co najmniej youtuberem i bycie sławnym, a najlepiej już najwyższej klasy celebrytą. Ja tak gdzieś stronię od tego i tak to, co ty mówisz i do czego się odnosisz, to jest takie jakieś mi bliskie. Dlatego cieszę się też, jak tutaj rozmawiamy nawet z Asią w gronie znajomych, że są jeszcze tacy ludzie, którzy cenią takie tradycyjne wartości, takie starają się żyć normalnie, żyć jakoś tak przyzwoicie i być dobrymi ludźmi po prostu. Tak, to jest ważne. Dla mnie to jest bardzo ważne. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakich zapędów, już nawet powiem religijnych, trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. I no tak, no. Ja w ogóle mam takie swoje motto życiowe, jak mogę, to pomogę. To jest moje motto gdzieś tam przez... No czasem oczywiście, jak człowiek ma takie motto, to musi mieć twardy tyłek, bo często różne rzeczy się przytrafiają i różni jakby polecą na to za bardzo, ale ogólnie nie mam za złe tego. Ale to też tak jest, że jak jeden będzie chciał odgryźć ci rękę, to drugi da ci trzecią zapasową. To tak się zwraca w życiu. My też za nią nieraz żeśmy przymoczyły, nazwijmy to po polsku, dupy, pomagając ludziom w różny sposób. Ale potem przychodzi taki moment, że ktoś pomaga nam w zupełnie inną stronę, innym kierunku. I to jakby się całą taką falą zwraca. To też dlatego, mam nadzieję, że mama nie będzie tego słuchać. To też dlatego nie wracam na Podkarpacie, bo w Łodzi naprawdę czuję się, że jestem wśród dobrych ludzi. Tak po prostu. Może to jest to środowisko harcerskie. To, że gdzieś tam co czwartki sobie... Znaczy kiedyś częściej, teraz rzadziej, ale spotykają się ludzie ze środowiska harcerskiego i nie tylko, co czwartki w Kei, żeby pośpiewać przy gitarach, porozmawiać. I jest tak normalnie i każdy tak też podchodzi do tych festiwali. Przecież festiwale turystyczne są tym, że jak ja tam pojadę, będąc nieznaną osobą, pojadę tam bez jedzenia, tylko tam, nie wiem, ze śpiworem pod pachą,
ja nie wyjadę stamtąd po 3 dniach głodna. To jest niesamowite wśród tych ludzi. To są po prostu dobrzy ludzie, którzy uwielbiają być ze sobą, rozmawiać, grać, śpiewać, wspólnie chodzić po górach. To jest niesamowita sprawa dla mnie. Są normalni ludzie. No. I tam w domu tak nie mam. Ja nie potrafię się trochę odnaleźć. Tam moja przyjaciółka wróciła teraz do Rzeszowa i mówi podobnie, że jakby ona mieszka w Łodzi trochę nad morzem i teraz jest jej się ciężko jakby przestawić na tamten sposób myślenia, inny trochę. Na taki, na zwracanie uwagi na takie dla mnie na przykład mało istotne rzeczy. Typu, no wspomniałam już, że jestem bałaganiarą, więc ja nie jestem osobą, gdzie przejdziesz z rękawiczką białą i u mnie będzie czysto. Nie, bo dla mnie to nie jest najważniejsze. Ja wolę się spotkać z moimi przyjaciółmi, niż mieć wymyte okna na święta. To dał. Podpisujemy się pod tym, podpisujemy się. Jest, Jurkiel śpiewa taką fajną piosenkę, pod którą my się podpisujemy co do sprzątania. Raz do roku na Boże Narodzenie, a on śpiewa zakochajmy się w sobie raz do roku. Tak? Ja jak wycieram kurze, których nie cierpię wydzierać, to zawsze sobie śpiewam to raz do roku. No, super. Mi jest szkoda czasu, tyle rzeczy można zrobić w to miejsce. A jeszcze wiesz, że trzeba popodnosić tyle bibelotów, to już w ogóle. To już się czas proporcjonalnie wydłuża. Jak się przewróci, to podniosę. Ale to nie znaczy, że trzeba się przy tym zatrzymywać. Także tak. Koty ci chodzą trochę ogonkiem. Tak. Nie, co? No jakoś bardzo uważają na te wszystkie rzeczy. Ja nie wiem, jak to one robią, ale nie ma żadnych szkód. A nie, że ci kurze wycierają w międzyczasie. A nie, one dodają tych kurzy. Dodają. Stajesz rano i takie połacie takich małych kuleczek latają po domu. Cieszę się bardzo, że do nas przyjechałaś i że zechciałaś przyjąć zaproszenie. To jest bardzo miłe, że możemy z tobą pobyć, że możesz tutaj w ogóle opowiedzieć nam to wszystko, co czujesz, jaka tak naprawdę jesteś, bo to jest rozmowa na żywioł. No, nie była ani planowana, ani rozkładana na czynniki pierwsze, ani nie rozmawiałyśmy ze sobą ustalając jakiekolwiek fakty tej rozmowy. Ale też ja tak czułam, jak cię pierwszy raz na tej scenie zobaczyłam u Oli, że z tobą nie trzeba niczego ustalać, po prostu się płynie. Więc to jak samo. Moja firma miała kiedyś takie swoje motto, jakoś to będzie. I właściwie podoba mi się to. Jakoś to będzie, zawsze jakoś to będzie. No, nie zawsze trzeba ustalać wszystko. Przypadkiem zawsze coś będzie ostatnią piosenką, którą gdzieś tam stworzyłam ze znajomymi, to jest będzie dobrze, więc jakby, prawda? No będzie dobrze, bo musi być. Innej alternatywy nie ma. No jest dobrze w każdej przestrzeni, w której my jesteśmy. Jak się gdzieś wynosimy, no to już smutna zostaje ta przestrzeń bez danych ludzi. No co tam, sama przestrzeń, tak? Ludzie tworzą okoliczności i wydarzenia. Prawda, Ania? Albo dobre, albo złe. Albo bardzo śmieszne. Zresztą dla mnie też jest ważne to, że ja jestem jednak osobą ze szklanką do połowy pełną. To jest tak. Po prostu, więc... Jakby nie było źle, jestem zdania, że zawsze można wyjść z tarapatów i dobrze jest mieć dobrych ludzi wtedy wokół siebie i po prostu będzie dobrze, bo musi być. Wszystko jest u ciebie, ja uważam, tak w sam raz w tym czasie, bo tak często mówisz, że to za późno, czy za późno, za późno. Ja uważam, że rewelacja po prostu akurat w sam raz. Za późno, no tak, bo ja mam tą taką, to takie... wstęp do piosenki, poznałam cię za późno, fakt. Ale to tak bardziej w sumie wtedy myślałam, tworząc ten tekst gdzieś tam w głowie, że tak jakby ludzie widzieli życie młodej kobiety, że tam między 20 a 25 rokiem życia wyjść za mąż i tak, no jakby są stereotypy, do których ludzie są przyzwyczajeni, więc bardziej porównuję do tych przyzwyczajeń i do tych stereotypów to, że u mnie jest za późno, a nie, że dla mnie jest za późno, bo ja się cieszę nadal w tym, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Więc dla mnie to nie jest za późno, to bardziej do tych stereotypów jest za późno. A to tak właśnie pomyślałam wtedy o tym, że faktycznie urodziłam się parę dni po terminie. Mówię, Boże, jak to się fajnie składa wszystko. Bo ja to tam mówię też w tym tekście, nie? Że mówisz. No, tekst poznałam cię za późno. No musiał być mój, no. Nawet się urodziłam parę dni po terminie. Także. Bardzo miło mi się ciebie słucha. Przyznam się szczerze, że nie słyszałam jeszcze żadnej twojej piosenki, Asia mnie tu zaprosiła, więc z wielką ciekawością jestem i już się nie mogę doczekać w ogóle tego, co się zacznie i wysłucham tych tekstów tak chwalonych i będę mogła wyrazić swoją opinię. No i zaczęłam się stresować.
masz łyżeczkę i słoiczek, myślę, że spokojnie się odstresuj. Spoko, teraz to już chyba nie mogę. Ale to jest też takie fajne, fajne podejście takich marzeń asekuracyjnych, tak myślę. Mm-hmm. Bo tak zawsze do tej pory tak sobie myślałam i no i jak obserwuję ludzi tak i siebie, że jednak ma się marzenie i dąży się za wszelką cenę, podąża się za tymi marzeniami, a tu tak jednak asekuracyjnie i bardzo fajnie to wszystko zbiega się w czasie i wychodzi, więc super. No właściwie jestem wdzięczna rodzicom, że gdzieś tam pokierowali mnie bardziej w stronę plastyczną niż muzyczną i że to wyszło tak, jak wyszło, bo ja teraz mogę sobie z tym zrobić, co chcę. Ja mogę pójść, jak mnie wezmą, to mnie wezmą. Poszukam sobie ludzi. To jest wszystko do zrobienia. Ale przez to, że nie zaczęłam tego robić od liceum, czy tam od młodszych lat, mam tą właśnie w drugą stronę. Mam asekurację zawodu, który mogę wykonywać na spokojnie, nie bojąc się, że nie będę miała jakby za co zapłacić czynszu, nie? Bo wiadomo, że muzycznie jest różnie. No chociażby taka pandemia, tak? Wykosiła dużo, dużo osób, bo nagle nie było jak występować. A tu na spokojnie mam to swoje i mogę robić gry komputerowe. Jak coś z tego nie wyjdzie, mogę wrócić do grafiki projektowej i też nie ma zresztą wrócić. To też śmiesznie powiedziane, bo właściwie jestem, trochę się śmieję, że jestem grafikiem komputerowym Krainy Łagodności. No mam parę projektów za sobą, tam koszulki na polanę, logotypy na imprezy, tam niejedne już też. Nawet zdarzyło się etykietę na piwo zaprojektować, więc tak. Gdzieś tam otwarta na etykiety na Jelkonie. Także dla mnie to też jest fajne, bo później ludzie znajomi chodzą w moich projektach. To też jest spoko, nie? Nie zawsze wiedzą, że to moje w ogóle. To też jest najlepsze. No tyle alternatyw, nie? No to niesamowite, bo to taki duży rozrzut i gry komputerowe i tak. Tutaj śpiewanie, no to mega. Gry komputerowe też wyszły przypadkiem. Tak. No tak, no właśnie no, docelowo miałam być w agencji reklamowej, wszystko miało być w porządku i ja naprawdę szczerze nie pamiętam, żebym wysyłała CV do Tejonu. Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że później dostałam zadanie rekrutacyjne, zrobiłam to zadanie i zaprosili mnie na rozmowę kwalifikacyjną. To była moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna w życiu. To dało 11 lat. Wow. Super. No więc to tak, tak wyszło. A tak już jestem przy mikrofonie, to cię spytam, bo bardzo jestem ciekawy o twoje muzyczne inspiracje. Są dwa pytania, których się boję, bo jakby ja nie mam na bieżąco odpowiedzi. To jest jedno z nich. Drugie to dlaczego w ogóle śpiewam, ale inspiracja. Ja inspiruję się muzyką, którą słyszę naokoło, w sensie to nie jest tak, że inspiruję się jednym wykonawcą, czy lubię może inaczej. Jak poszłam do gimnazjum, ludzie dzielili się jednak na osoby, które słuchają hip-hopu, na osoby, które słuchają rocka, metalu. Mówili, że trzeba się określać, a ja byłam wtedy w szoku, że mówię, są jakieś gatunki muzyczne? Aha, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej, słuchając klasyki, grając klasykę, a muzyki w domu, to ja słuchałam to, co leciało w radio. Dla mnie to nie były gatunki muzyczne, dla mnie po prostu była muzyka zasłyszana w rozgłośni radiowej. I ja tak naprawdę słucham wszystkiego i inspiruję się wszystkim. Od folku po Bollywood, tak naprawdę. Jedyne, czego nie trawię, to jest techno, disco polo, choć w niektórych momentach ma swoje, o dziwo to powiem, dobre momenty, ale bardzo mało ich jest. Na przykład taki Sławomir, szanuję go za to, co robi muzycznie. Teksty słabe, ale muzycznie jest naprawdę, naprawdę w porządku ta muzyka. I death metal, głos. Jakby muzycznie spoko, ale growlu jakby no, nie trawię zbyt długo. No, to właściwie. Czyli takie szerokie spektrum muzyczne. Bardzo. Więc ale też fajnie. Przez to tworzę trochę taką muzykę eklektyczną, ja to nazywam. Bo kiedyś ktoś mi się zapytał, co ty właściwie grasz? No mówiąc poezję śpiewaną, to nie wiem, ja osobiście zawsze na dźwięk poezja śpiewana słyszałam Kaszmarskiego z gitarą. Mówię, no to odstrasza, no wybaczcie. To naprawdę fakt, to jest trochę patetyczne. Tak? Tak, dokładnie. A ja taka nie jestem, w zupełności. I mówię, no kurczę, no
nie wiem, no piosenka autorska, songwriter, to spoko gdzieś tam po angielsku, ale po naszemu nie ma takiego fajnego słowa, które opisywałby, co ja robię właściwie. Jedną piosenkę mam trochę w stylu reggae, jedną piosenkę mam balladę, jedną piosenkę mam jeszcze gorszą balladę i i jakby mówię, no jak czuję akurat do tego tekstu, do którego tworzę muzykę, albo jak czuję w momencie, kiedy gdzieś tam gram sobie i stworzę tą melodię, taki wychodzi styl, taki wychodzi gatunek muzyczny, więc dla mnie to jest po prostu muzyka eklektyczna. Więc inspiracje tak, z całego świata, tak naprawdę. Nie tak pytałem, wiesz, bo ja generalnie w ogóle mam słabość do kobiecych głosów i to takich ładnych głosów i ten koncert w grudniu naprawdę, bo jakoś mnie tak bardzo ujął, więc dlatego się po prostu pytam, skąd czerpiesz tą energię, bo tak jak mówię, no słyszę jakiś głos i wiesz, wracam do domu, a tutaj wiesz, płyta Billie Holiday, Nina Simone, Lisa Fitzgerald i tak dalej, więc jestem jakby otoczony tym, więc dlatego też jestem taki bardzo wrażliwy na te głosy. Ja mam takie momenty, często jak poznaję jakiegoś artystę i spodoba mi się jego płyta, to potrafię bardzo długo słuchać jednej płyty. Miałam tak z Adele, płyta 21. Świetna. Miałam tak z Coldplayem, ale to w ogóle playlista Coldplayowa. Tink trochę, ale też już mniej. Jego numery są wszystkie dobre, ale też nie miałam takiego parcia, żeby... James Arthur płytę, którą wydał, bardzo długo słuchałam tej płyty w pracy. Teraz to się troszkę rozmywa. Płyt tych naszych z poezji autorskiej słucham w samochodzie, bo to jest jedyne miejsce w tym momencie, w którym mogę wrzucić CD i posłuchać. Więc po dwóch stronach samochodu po prostu jest wypełnione płytami różnymi. I jeszcze w schowku. Także tak. Ale na przykład ostatnimi czasy w większości słucham klasyki. Mam setlistę na Spotify'u Peaceful Piano. Tak po prostu. O. Nie potrzebuję aktualnie tekstów. Słucham podcastów albo właśnie albo piano. Czyli to nie mam, że jesteś zakochana? Nie. Nie? Bo to jednak ta muzyka taka właśnie konkretnie mówi o tym, że człowiek układa sobie różne wyobrażenia podczas tych wszystkich dźwięków. Tak? A mi się akurat wtedy dobrze po prostu pracuje. Przy takiej muzyce. I myśli też przy okazji o różnych sprawach, o tym, co się dzieje na co dzień w moim życiu. Albo co się działo 5 lat temu i czemu zrobiłam tak, a nie inaczej. Nie, tak nie myślę, bo to nie ma sensu. Ale tak, no. Bardzo ci dziękujemy za to, że zechciałaś przyjąć nasze zaproszenie i będziesz dla nas dzisiaj śpiewać. I ten koncert będzie można wysłuchać u nas na naszej stronie Feniks po godzinach. Dziękujemy ci za te cudowne wszystkie rzeczy, które nam przekazałaś i swoje uczucia i emocje. No i dziękujemy, że przyjechałaś. Ja się bardzo cieszę, że przyjechałam. Wystarczyło wejść do tego miejsca i już po prostu stres obniżył się o połowę. I zapraszamy częściej. No na pewno. Na pewno, od razu mówię. Dziękujemy bardzo. I przed nami fantastyczny wieczór muzyczny z Gabi. Dzięki wielkie. Feniks po godzinach.
rozpada się o dwoje, gdzie głupcy plotą swe mądrości. Tak bardzo chciałabym uwierzyć, że chmury uda się rozgonić i resztę swego życia przeżyć w schronisku.